Thank you, neighbor. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 23 marca 2020 roku. Znowuż nie ma za dużo wiadomości, ale wczoraj też nie było za dużo wiadomości. Tak czy tak wyszło prawie 30 minut. Także zobaczymy, jak dzisiaj sobie poradzimy. Najpierw przejdźmy na koń paprykę. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. A więc Bitcoin 6000 dolarów minus 3,76% w ostatnich 24 godzinach. Także widzimy, że Nieciekawie sobie radzi Bitcoin w ostatnich 24 godzinach, ale jeżeli chodzi o market cap, 170 miliardów dolarów, minus 4 prawie procent. Jeżeli chodzi o projekty, które sobie najlepiej poradziły, na pierwszym miejscu z dobrym wolumenem jest Swipe 21%, prawie 22%, Decred, na drugim 9,45% i na trzecim Glitzcoin. I jeżeli chodzi o projekty, które sobie gorzej poradziły, w tym momencie mamy Dash minus 10%, Chainlink minus 10% i kolejny z dobrym wolumenem to jest Teta minus prawie 10%. Pierwszą wiadomością na Twitterze dowiemy się, że CZ Binance daje tutaj informację o tym, że jeżeli chodzi o stablecoiny, są o wiele tańsze niż inne formy płatności i też oczywiście chodzi tutaj o czystość przesyłania w porównaniu do. Zwykłej waluty. Także Cessis Binance zauważa, że gotówka też nie jest za ciekawa w tych czasach, bo możemy na przykład przenieść jakieś różne choroby. Kolejna wiadomość na Twitterze tutaj sobie sprawdzimy ten temat z Monigram chwilę później, ale widzimy, że ta osoba akurat dodaje, że Ripple nie zarobiłby tutaj milionów dolarów sprzedając XRP, twierdził wcześniej, właśnie Brad Garlinghouse. Jedna chwilę dalej tutaj podpowiedź jest to, że Monigram zarobił miliony sprzedając właśnie XRP. Widzimy też, że ostatnią ofiarą koronawirusa jest Angela Merkel w Niemczech. Także to jest ciekawe. Też będzie tutaj poddana kwarantannie, nie będzie wychodzić z domu. No i oczywiście Merkel wcześniej mówiła, że jeżeli gdzieś czekamy w kolejkach, to trzeba zachować tutaj 1,5 metra przynajmniej odstępu od kolejnej osoby, ale widzimy, że ostatnią ofiarą jest Angela Merkel. Jeżeli chodzi o Daily Hodl, tutaj akurat mamy nie sytuację tego, co się dzieje w krypto, ale też na S&P 500 i na wszystkich giełdach, tutaj w tym przypadku mamy ekonomistę z Goldman Sachs, który mówi o tym, że tutaj nie będzie zero, albo czyli będzie zero wzrostów kolejnych Kwartach, czyli dwóch kwartach 2020 roku. Czyli to nie za go zdaniem wygląda, jeżeli chodzi o SP 500. A dlaczego o tym mówię? Bo na przykład, jeżeli chodzi o The Block, zrobił tutaj korelację Bitcoina do SP 500 w ostatnich 30 dniach i mam tutaj najwyższą korelację Bitcoina w stosunku oczywiście do SP 500. Chodzi oczywiście o 30 dni, bo jeżeli byśmy sobie porównali ostatni tydzień, to tutaj bitcoin jest w górę o 20%, mimo tego, gdzie SP 500, czyli giełda, jest nadal na minusie 7,5%, ale ta korelacja w 30 dniach nadal jest na najwyższym poziomie bitcoina. Jeżeli byśmy się cofnęli do analizy jednego z funduszy, który mówi o tym, że w poniedziałek będzie najprawdopodobniej najwyższy spadek, na SP 500. Także, jeżeli ta korelacja jest nadal zachowana, to możemy też liczyć oczywiście na spadki Bitcoina. Także kolejne 24 godziny udowodni nam, czy ten zapłon Bitcoina działa z opóźnieniem, czy nie w korelacji właśnie do SP 500. I teraz wróćmy do tego artykułu, który mówi o trzech falach, które mogą się wydarzyć właśnie w tym przypadku na normalnym SP 500, na Normalnej tutaj giełdzie czy ekonomii. A więc na początku Goldman Sachs zauważa, że około 14 milionów osób w Stanach Zjednoczonych straci pracę i jeżeli chodzi o wielką recesję, 8,7 milionów straciło osób wtedy pracę 10 lat wcześniej. Więc to jest pierwsza faza. Jeżeli chodzi o Drugą fazę, biznesy niektóre się pozamykają, i ekonomia będzie tutaj zatrzymana. Trzecia faza to wtedy, kiedy ludzie zrozumieją, że ich inwestycje, te, które zainwestowali na emeryturę, niestety stopniały. I wtedy te osoby, mówimy tutaj też o boomersach, jak oni tutaj zauważają, wtedy wejdą w taką paniczną metodę tego, żeby po prostu. Nie kupować rzeczy, czyli jeżeli nie będzie tutaj zakupu w postaci no, ludzi, którzy będą oszczędzać, to spowoduje trzecią panikę na rynku. Także ich zdaniem nie będziemy tutaj widzieć w kolejnych miesiącach poprawy sytuacji. Kolejna informacja mówi o tym, że Monigram sprzedał około 11,300 tysięcy dolarów w XRP od początku. Partnerstwa. Także nie tylko widzimy tutaj Ripple sprzedaje, ale też partnerzy Ripple. W tym przypadku mamy Monigram, który przyznaje się do tego, że sprzedał 11,3 miliona w dolarach w XRP. To nie jest jakaś duża oczywiście kwota, ale co jest ciekawe, że w momencie, kiedy Monigram otrzymał 11,3 miliona w XRP od Ripple w takiej płatności w zeszłym roku, od razu je sprzedał tutaj na markecie, także... Z jednej strony chcielibyśmy, żeby używali oczywiście tych XRP na markecie. Może tutaj X grosz wyjdzie z inną informacją z rana i powie nam zupełnie inaczej, jak wygląda ta wiadomość. Także radzę obserwować wiele kanałów na scenie polskiej, bo może ta informacja, która wyszła teraz, nie jest dopełniona drugą stroną płotu. NewsBTC podaje nam tutaj informacje na temat Ethereum i dwóch traderów tutaj są pokazywani. W tym przypadku ColdBlooded Schiller mówi o tym, że nie spojrzy na Ethereum dopóki się nie pojawi powyżej 150 160 dolarów i dla niego nie jest to żadna inna opcja i dopiero wtedy wejdzie kiedy dojdzie do tej linii którą tutaj właśnie zaznaczył zobaczmy o jaką linię chodzi. A więc widzimy no tą właśnie 160 dolarów gdzie mamy historię właśnie popytu na tych wartościach to jest pierwsza osoba a Druga w tym artykule mówi o tym, że na 4 to jest bardzo mała skala. Także pamiętajcie, że na tej skali może się wszystko zmienić, ale widzimy, że jesteśmy nadal tutaj pod chmurą i jeżeli wyjdziemy poza nią, będziemy mogli tutaj oczekiwać 170 dolarów. Ale bardzo możliwe, że w tym momencie formuje się odwrócony head and shoulder, czyli głowa i ramiona, i wtedy Będziemy mogli oczekiwać tutaj oczywiście jakiegoś ruchu w górę, ale bez tego Ethereum naprawdę nieciekawie wygląda. Kolejne wiadomości: News BTC bazuje tutaj na jednym analityku technicznym, który tutaj pokazuje nam BTC w tym przypadku i jego zdaniem możemy jeszcze wyjść na 6500 zanim spadniemy do około 5000 dolarów, bo na przykład tutaj 5800, 5900. Powinni tutaj wytrzymać w tym momencie, ale bardzo możliwe, że w kolejnym tygodniu spadniemy do 5000, nawet 4000, środka 4000 dolarów z Bitcoin. Inny analityk techniczny mówi, że nawet mogą tutaj być spadki do 3100. Dolarów, jeżeli chodzi o bitcoin. Kolejną wiadomością z NewsBTC, teraz mamy byłego pracownika Goldman Sachs, który mówi o tym, że bitcoin w kolejnych 18 miesiącach może tutaj nawet dojść do granic 20 tysięcy dolarów. Jego zdaniem, przeczytajmy może Twitter nie skupiajmy się na wiadomości, także jego zdaniem bitcoin to może być jedyna aktywa, w które warto zainwestować w kolejne 10 lat, dlatego że w takim macro view, czyli Oczywiście w spojrzeniu takim makro na wykres, to oczywiście on też lubi złoto, ale Bitcoin, jeżeli chodzi o stosunek ryzyka do straty, jest najlepszym aktywem w tym momencie. Także tak uważa właśnie ten analityk Raopal, który mówi, że Bitcoin może kosztować nawet 20 tysięcy dolarów w przeciągu 18 Miesięcy. Kolejny artykuł, tym razem mamy Cointelegraph, nie mówimy tutaj o 30 dniach, tylko zdaniem Cointelegraph, korelacja Bitcoina z S&P 500, czyli z normalną giełdą, jest na najwyższym poziomie od dwóch lat, a nie od 30 na przykład dni. Dalej tutaj, jeżeli chodzi o tą korelację, mówią o tym, że no, tutaj nie, nie ma się czego dziwić, bo ta korelacja Bitcoina z koronawirusem jest na tym samym poziomie, co na Bitcoinie i S&P 500. Także ta duża korelacja może oznaczać niestety kolejne spadki, ich zdaniem, ale nie należy zapominać o ostatnich wzrostach. Także kolejne 24, powiedzmy, kolejne 7 dni udowodni nam i gdzie naprawdę się znajdujemy. Pamiętamy, że dzisiaj zamykamy świecę powyżej 5200 dolarów, o czym mówił CryptoCruise University, także to oznacza wiele dla nas, więc jestem ciekaw, co w środę Przepowie nam CryptoCrew University na temat ceny Bitcoin. Kolejną wiadomością jest Ethereum, i tutaj mamy grę opartą o Ethereum i jak ta firma będzie wykorzystywać Matic do skalowalności w tej grze. Także widzimy, że tutaj mamy partnerstwo pomiędzy Matic a właśnie TSB Games, i dzięki temu będzie można tutaj skalować tą grę na odpowiednim. Poziomie. Jeżeli chodzi o Sandbox, to jest ostatni przykład gry na projekcie VR, czyli, wiadomo, tutaj zakładamy gogle i widzimy wszystko inaczej. I tutaj dzięki temu będzie można kupować oczywiście w tej grze wirtualną ziemię, jak tutaj zauważają. Także dzięki Matic będzie ta skalowalność możliwa na Ethereum. Koń telegrafii, tutaj z tej wiadomości dowiemy się, że. Na ile opiewają te wszystkie zarzuty przeciwko Tezos w tych sprawach sądowych, które są prowadzone od 2017 roku? Widzimy, że Tezos woli zapłaci 25 milionów dolarów, powiedzmy tym inwestorom, i zakończyć tutaj sprawę przed czasem, niż iść gdzieś dalej, żeby okazało się na przykład, że są securities. Także widzimy, że 25 milionów dolarów prawdopodobnie będzie tutaj zapłacone przed końcem tej sprawy i. Będzie praktycznie po sprawie, także Tezos przyznaje się do tego, żeby zakończyć tą sprawę jak najszybciej. Kolejna analiza techniczna, w tym przypadku mamy XRP i Josh Olszewicz zauważa, że jesteśmy na XRP na najniższych poziomach od trzech lat w tym momencie. I w momencie pisania tego artykułu XRP było na 16 centach, dzisiaj widzimy, że mamy już troszeczkę niżej XRP. Także 14, no prawie 15 centów. I kolejna analityk Livercoin zauważa, że przepowiada albo prognozuje, że XRP jeszcze straci kolejne 30% w stosunku do BTC. Także nie jestem aż tak, jeżeli chodzi o analizę techniczną na XRP, bardziej tutaj przepowiadamy Bitcoina, także miejcie to na uwadze. News BTC, możecie sprawdzić tą analizę właśnie od tych analityk. W kolejnym artykule na Cointelegraph zastanawiałem się na tym, czy shorty powinny być zablokowane też w krypto, czyli nie tylko mamy S&P 500, czy różne giełdy na całym świecie, które blokują na przykład shortowanie różnych aktyw na giełdach, także mają tu taki ten przycisk do tego, żeby zatrzymać powiedzmy Kolejne shorty, czyli granie przeciwko danym aktywom. I tutaj zastanawiałem się w tym artykule, czy w krypto powinniśmy mieć podobną zasadę. No i jeżeli chodzi o podsumowanie tego artykułu, to jest to, jeżeli zasady byłyby wprowadzone na całej puli wszystkich giełd, wtedy. Nie ma problemu, ale jeżeli jedna giełda stosuje te zasady, a na drugiej można shortować, wtedy pojawi się arbitraż w świecie krypto i nie będzie to miało większego sensu. Czyli bez ogólnego podejścia do tej sprawy i do tego, jak ma wyglądać ten short na tych giełdach, ale na wszystkich giełdach jednocześnie, nie ma takiego po prostu. Okej, okay, przejdźmy do polskich artykułów BitHub, koronawirus flash, także wszystko dowiecie się z koronawirusa z 22 marca. Dalej mamy też giełda w tydzień, czas reakcji banków centralnych i tutaj mamy całą sytuację o bankach centralnych i o giełdzie na Bithubie. Kolejna wiadomość, WhatsApp na cenzurowanym, czyli bitwa o szyfrowanie. W Kongresie USA trwają prace nad Earnit, projektem ustawy, który ma na celu umożliwienie władzy dostępu do szyfrowanych komunikatów. Tym razem w związku z zarzutami o szerzenie się dezinformacji odnośnie pandemii COVID-19, na cenzurowanym znalazł się WhatsApp. Czy bitwa o szyfrowanie rozpoczęła się na dobę? Komunikaty na Whatsappie są szyfrowane w sposób umożliwiający ich przeglądanie tylko przez nadawcę i odbiorcę argumentuje. Się, że ingerencja w ten paradygmat powstrzymałaby rozprzestrzenianie się niepotwierdzonych informacji natury medycznej w związku z pandemią koronawirusa. Liczni komentatorzy zwracają uwagę, że panika wokół COVID-19 to po prostu idealny koń trojański do przeforsowania projektu ustawy, który usunie kłopotliwą sytuację dla rządów. W odpowiedzi na krytykę WhatsApp mówi się, że użytkownicy mogą przekazywać podejrzane komunikaty na specjalne konta weryfikujące fakty. WhatsApp nie widzi podstaw do. Porzucenia, mechanizmu szyfrowania, jak również niebezpieczeństwa, jakie w związku z tym mogłyby zagrażać użytkownik. Oczywiście ludzie powinni mieć możliwość samodzielnego analizowania informacji, które do nich docierają. Sprawdzenie poprawności i dowolności informacji to tylko jedno kliknięcie, powiedział jeden z użytkowników Twittera w odpowiedzi na apel Irlandowal Waradkara o dokładne dzielenie się informacjami. Procesowana obecnie w kongresie USA ustawa Airnet miała swoje pierwsze czytanie już 11 marca i jest powszechnie uważana za największe zagrożenie dla szyfrowania typu end-to-end. -end. Jeśli projekt zostanie przyjęty, dostawcy aplikacji szyfrujących staną się odpowiedzialni za niebezpieczne lub nielegalne treści przesłane przez użytkowników. Tym samym udzielają władzy mandatu na dostęp do. Zaszyfrowanych danych, także już niedługo nie będzie można się dzielić pewnie informacjami, też na WhatsAppie. Powiedzmy, naszą opinią albo teoriami spiskowymi. Ciekawe. Bitcoin jako safe haven w dobie kryzysu. Przegląd danych, opinii, wniosków. Dalej też można przeczytać na Bitcluby Bitcoin najbardziej designerskim produktem naszych czasów w jednym szeregu z iPhone'em. Także tutaj porównanie Bitcoina do iPhone'a. Bitcoin.pl.org rekordowy ruch i wzrost wolumenów obrotów na Coinbase. Także widzimy, że w ubiegłym tygodniu niezwykle niestabilny ruch cen Bitcoina spowodował ogromny wzrost wolumenu obrotu i rekordowego ruchu na giełdzie kryptowalut Coinbase. Bitcoin.pl.org zwiększone zainteresowanie Bitcoinem w sieci. Na komparik Bitcoin zyska dzięki kryzysowi uważa ekspert Bitcoin.pl gospodarka cyfrowa po epidemii szansa dla kryptowalut. Argentyna wdroży technologię blockchain do dystrybucji gazu ziemnego, czyli też oczywiście na tej samej platformie. Dalej na bitcoin.pl dane z bajdu sugerują, że Chińczycy znowu interesują się Bitcoinem. I na samym końcu mamy wojnę o pieniądz. Odcinek 5. Recenzja książki. Przejdźmy też na YouTube'a, Szczepan Pentyn. Mamy kolejną kwarantannę z Bitcoinem, czyli moneta za 1 bilion dolarów. Kwarantanna z Bitcoinem, odcinek 9. FX Max, i tutaj zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. Kto straci najwięcej na pandemii. Jeżeli chodzi o kryptoraport, też można tutaj zobaczyć ostatnią audycję. 5 sposobów na zarabianie w branży. Bez tej wiedzy stracisz, zobaczmy co, pieniądze. Kryptokamikadze i w tym przypadku mamy akurat kwarantanna dobrowolna u X grosza. Piotr Misiurek i Tutaj dowiemy się na temat darmowego webinaru, problemy MakerDAO, Synthetix, Network, SNX. Chwila dalej jest blok prezesa, myślcie samodzielnie, kryptowaluta, akcje, surowcy, forex, przegląd rynków. Czy krypto? poradnik krypto, kurs, tradowania, szybki start, wytłumaczone, łopatologicznie. Zobaczmy, czy coś w tym czasie jeszcze dodał, akurat jeszcze nie. Ptakun Damian Show, wywiad z Konrad Książak, GPW, notowania. Max Satoshi, czyli to była kryto w z Majkiem, pojawił się Sylwester Suszek. Zapraszam na tą audycję i naprawa problemów z ledger live. Dalej komentarze. Zanim Feniks zniknie, zostały ostatnie 12 kubków, które tutaj zrobił Robert, nasz grafik. Całe pieniądze przechodzą do grafika, który stworzył to piękne logo na samym początku. Także dodam linka w kolejnych, zobaczmy ilu. 8 9 dniach Fenix znika 1 kwietnia, pamiętajcie, I, i niestety albo stety musi tutaj zrobić relokację i nie będzie od 1 kwietnia na pewno Phoenixa przez powiedzmy 1, 2, 3, 4 miesiące. Nie wiem dokładnie ile to będzie trwało, ale mam nadzieję, że znacie ten system, o którym mówiłem już od pół roku, kiedy dokładnie znikam i wiecie, że to był 1 kwietnia i teraz. Mamy tutaj te kubki z Bitcoinem, które powinienem już wrzucić przynajmniej miesiąc temu. Zapomniałem zupełnie o tym i, i także z Robertem rozmawiałem wczoraj i mówił: Ej, co z tymi kubkami? Także ostatnie 12 sztuk Fenixa. Macie tutaj jeszcze oczywiście szansę kupić za 17,5 zł. Nie wiem, czy to jest dużo pieniędzy, czy nie. W Polsce Zostawa 7 zł, ale tylko 12 kubków zostaje. Jeżeli będzie to sprzedane fajnie, jeżeli nie, te, które nie zostaną sprzedane, pójdą na konkurs na ostatniej audycji, przed relokacją. Także macie jeszcze szansę na Allegro. Dodam linka od razu w tej audycji, na samej górze będzie tutaj to dodane. A my przejdźmy na HGW. Pierwszy komentarz. Zwykle na tym kanale mogą usłyszeć ciekawe, nieraz bardzo mądre rzeczy, a tu nagle taki bełkot. Proponuję, żeby każdy zajmował się tym, na czym się zna. A nie zastanawiał się na tym, o czym nie ma pojęcia. Ruch antyszczepionkowy to jeden z najdurniejszych pomysłów, na jaki wpadła ludzkość w znanej nam historii. AGW więcej nie powiem. Tylko powiem o tym, żeby zwrócić uwagę na to, co się dzieje na całym świecie i oprócz tego wejść na inną stronę płotu w tym przypadku. AGW, jeżeli Ci się podobają inne audycje, po prostu teorie spiskowe opuszczasz. Ale dziękuję Ci za swój świetny komentarz, bo przynajmniej wiem, że czasami tutaj bardzo mądre rzeczy padają. Także dzięki HGW. Przejdźmy dalej. Andrzej Lidwin, dzięki za materiał. Jak zawsze dobra robota. Czyli chodzi o tym filmie Epidemia Strachu. Czy on przewidział koronawirusa? Tym się zajmujemy też ostatnio, tylko dlatego, że to doprowadzi do kolejnych audycji przed zniknięciem Fenia. Żeby Wam pokazać może to, co się dzieje poza krypto? Dalej też przejdźmy na kolejne informacje, kolejne komentarze. Janot jest, Oglądałem perfekcyjny. Szczepionka była do nosa, nie do ust. Aha, także w tym filmie podałem, że szczepionka była do ust, do ustna. Nie, nie, była ona do nosa. Także no, nos łączy się, powiedzmy gdzieś tam dalej, też z gardłem i z ustami. Także nie do końca miałem tutaj rację, ale jenot, dzięki, bo przynajmniej wiemy, że e, tak jest podawana ta szczepionka. Dalej przejdźmy do kolejnego komentarza. Kowalski Studio Kowalski. Zgadzam się, a gość, który tłumaczy w studio, to żywcem przeniesiony z tego filmu z 1968 roku, który kreuje rzeczywistość dla mas. Film ten leciał 20 marca na TV Metro po 22. Przypadek? <gryw> Dzięki fenio. Pozdrawiam. No. Także widzicie, nie wszyscy się zgadzają tutaj z oczywiście osobą HGW, ale każdy ma tutaj wynieść z tego, co dla niego najlepsze. Jeżeli byśmy posłuchali tego filmu z 1968 roku, 98% nie uwierzyłaby w to, o czym mówimy. Także tutaj nie trzeba nic dalej dopowiadać. Kolejny komentarz Grzegorz Schwartz. Właśnie przed chwilą rozmawiałem z siostrą, która mieszka w Bergamo i sama powiedziała, że nie rozumie dlaczego wjeżdża 40 ciężarówek do szpitala po 40 ciał, gdyż taką liczbę zgonów podały media. Natomiast nie potwierdziła info o masowych kremacjach i sami nie wiedzą gdzie wojsko je wywodzi. Dzięki Fenio i pozdrawiam i zdrówka wszystkim. Dokładnie, każdy bierze to pod swoją opinię. New World Order, jak tutaj dowiadujemy się dalej, wygląda mi to na powrót komunizmu. Firmy prywatne teraz upadną, a ich miejsce zajmą korporacje. Mówi o tym Donald. No, ciekawe. Ciekawe, czy tak będzie. Wicher, dzięki za materiał. Jak zawsze dobra robota. Nakręcając tą spiralę strachu, mają w tym cel, żeby zabrać nam naszą wolność. Nie neguję wirusa, ale obecnie myślę, że to jest zbyt rozdmuchane. Bardzo dziwny jest fakt, że niedawno Miesiąc dwa temu wszyscy bagatelizowali tego wirusa, teraz mamy skrajność w drugą stronę, a będzie jeszcze gorzej. Wygląda mi na to, że manipulacje i wpędzanie ludzi w poczucie sytuacji bez wyjścia, z której to tylko rządy, szczepionki, inwigilacja, ograniczenia wolności mogą nas uratować. Niestety, jeżeli w porę nie zareagujemy, to sami wolność oddamy. Pytanie: w jaki sposób może zareagować jednostka? A może tutaj o niejednostkę chodzi, tylko ktoś już zareagował w odpowiednim czasie. O tym się przekonamy w kolejnych tygodniach. Staszek Young, azitromycyna to antybiotyk. Nie działa na wirusy, lek na malarię działa trochę, ale ma koszmarne skutki uboczne. Działają też dwa skojarzone leki antychiv, tyle że one są bardzo drogie. Brak dłuższych badań, więc nie wiemy tak naprawdę, czy te leki dają radę. No, tu masz rację, ale to są leki, a nie szczepionki. Także tutaj mamy rozróżnienie tych dwóch rzeczy. Dalej, też można przeczytać Marek Wronowski. Na malarię był skuteczny MMS, czyli chloryn sodu 28%. Można kupić. Osobiście testowałem kiedyś na sobie. Pozdro dla wszystkich. Także widzicie, że można też testować, jeżeli ktoś już jest oczywiście zarażony, a nie przed. Dalej. Emergency intro z morałem. Niektórzy uczą się na błędach, hossa, besa kupować, e, sprzedawać. <grych> Także widzicie, że mamy intro z morałem też tutaj. Także próbuję wyszukiwać, oczywiście tutaj intro. Niektórzy mi pytają, skąd biorę to intro. Zawsze oddaję to. Nie wyszukiwaniu mojemu automatycznemu, że czegoś szukam, tylko po prostu to znajduję. I wtedy mówię, e, to jest ciekawe intro. Dlatego wszystko polega na Właśnie taki tu i teraz, czyli szukam wiadomości, a nagle znajduję intro. Nic inaczej tutaj się nie odbywa, że mam od dwóch tygodni uszykowane intro, żeby wam podać. Okej, okay, życzę Wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.